Witajcie na kanale Maigra, Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o naprawdę wielkiej fali podróbek, która ostatnio zalewa polskie grupy sprzedażowe, głównie na Facebooku, kart Pokémon. Tworzymy sobie to gówno Astral Radiance z Shiny Eevee. I tu mam jeszcze jakieś gówno. O kurde, Altart jest z tyłu, nawet nie założyłem. Wow. I jak będę miał tę kartę pod ręką, to sobie porównamy, jak wyglądają podróby, jak wyglądają oryginały. Tak więc zapraszam do odcinka. Czy może mi to ktoś wycenić? Matko i córko, nie wiem jak zatytułuję ten odcinek. Mam nadzieję, że intro już jest zrobione. I pokażę wam, dlaczego powinniście przestać. Znaczy nie wy, bo to wy jesteście pewnie mądrzejsi, ci co oglądają ten kanał, to elita narodu, nie? I tak dalej. Ale wyślijcie filmik do pozostałych znajomych, którzy może nie mają na co dzień styczności z kartami Pokémon, żeby przestali wrzucać gówno karty na grupki facebookowe i pytać o wycenę. Bo ile tematów było w ostatnich tygodniach, to jest po prostu masakra. A wszystkie te karty pochodzą no, z podróbek gdzieś tam kupionych na wakacjach. Ja to kupiłem na wakacjach nad morzem, nie? No. Jak widzicie, tutaj jakaś puszka 25 zł, tutaj 8 zł. Typhlosion, kurde, galeriański ten tam, Hisuian. Kyurem tu u góry jest. PK30 www.pokemon.com, TCG Play Online, Legend of Time and Space Church. Świeci to się wszystko jak psu jajca. Shiny Pokemon Church in the Pokemon TCG Sword and T-Shield Astral Radian. Oreapir as Radiant Pokemon with Radiant Greninja leading the expansion. Radiant Greninja tutaj liduje. Okej, okay, tutaj co mamy? Może otworzymy, bo tutaj wiecie. Pokemon Go, nie? Radiant Shiny. Te sprawy. No pucha normalnie, nawet folia jest, oryginalna folia, nie? Oczywiście to jest sarkazm, to jest po prostu podróbka. Astral Radiance, wiadomo, że przecież ten Shiny Eevee i ta mata z Shiny Eevee to jest Astral Radiance. Travel back in the land of Mist, origin form Dialga Vistar. Aha, to jest sklejone to samo, co było tutaj. Troszeczkę inna jest końcówka, chociaż też jest leading. Ciekawe, czy jest nawias Sword and Shield, czyli tutaj już widzimy, że jest troszeczkę inaczej, bo to jest tak. No, nieważne. Otwórzmy sobie puszkę. Uuu, puszka się otwiera, kurde, i to nawet się nie rozpada. Ile by... Origin Form Dialga! Ale hit, zaraz pierwszy hit! Ula la la la! O kurde, trafiliśmy Origin Hisuian Lilligant. Wow, ale super. Wow, Kliwor. Ten Kliwor jest Astral Radiance, nawet jest numerek. To jest Astral, to też jest Astral, to naprawdę Astral Radiance. Dobra, co my tutaj mamy? Bo hit. O, tu są jakieś dobre rzeczy. Glaceon, Hisuian Lilligant, Full Art. Trafiliśmy Full Arta. Ja pierdziele, jaki dobry box. Masakra. Tu jest znowu. Wow, trainer z galery, Shadow Rider. Wow, ten się nie świeci, to jest pewnie jakaś bieda wersja. Wow, trainer z galery, ten tam, Karlex. Masakra, jakie to są podróby. Dobra, lecimy dalej, Abomasnow. Wymiemy te lepsze, później zerknę do mojego bulku. Z fałkami, Darkrai też tu jest. Znowu altart. Ja pierdziu, jak chciałem mieć takiego boxa z 20 zł i tyle altartów. No po prostu, no jak tu nie kupować, nie? I drugi, mamy już oba czarno-złote Karlex. O, Dialga Vistar w ogóle. Ja pierdzie, znowu Frosmo. Powtórka, no wiecie co, powtórka. Pokemon Company, no naprawdę, powtórki w takich boxach. O, Virizion Full Art, no fantastyczny drop. No nie, no nie. No nawet nie powtórka, tylko triputurka. Masakra, patrzcie, to jest tylko bulk, tak? To będzie to bulku. Panie, bulk. Nie? Bulk. Dla porównania poświęćmy tak, a może poświęćmy
Nie, poświęćmy inną kartę, poczekajcie. Tego skatera. Tego skatera poświęćmy i patrzcie to. Widzicie tutaj te warstwy? Czy uda mi się to wyłuskać? Może być ciężko. Ale ogólnie widać, jest takie ciemne, nie? Jest, widać, widać, nie widać, powinno być widać. No. A teraz zobaczmy sobie tutaj. Czy widzicie różnicę? O, powiem wam, że te różnice są niewidoczne, jeżeli się podrze kartę. Na pewno przy foliowanych kartach to będzie widać, ale to za śmieci. Bo środkowa wersja folii, chociaż... O, kurde, właśnie, ta karta się świeci, a tu jest full art, który jest płaski, nie? Tą kartę na pewno mam, poczekajcie sekundę. Tak wygląda oryginalna karta, tak wygląda podróbka. Myślę, że jest przepaść. Jeszcze tą kartę wyjmiemy może z foliki. To jest karta za 5 zł, nie? Może mniej. A to jest nasza podróba po lewej. Jest masakryczna różnica. Nawet widać ten blask, widzicie? Jak ta linia światła się odbija. Pięknie przechodzi. Widać, jak się oczy świecą. A tutaj wszystko jak psu jajca. Jak zwykły, ciulowy druk. Tak więc, naprawdę, jeżeli macie tego typu karty, które są non-foil, które nie są full artami, nie mają tekstur, które się właśnie tak świecą, to jest gówno. To jest podróbka i to po prostu spalcie do pieca. Jeżeli to był prezent od kogoś, no to wyjaśnijcie tej osobie, że da się nabrać, że kupiła wam podróbki. Bo to po prostu nie są prawdziwe karty, nie? To są podróbki. Nie żadne proxy, bo to ludzie potrafią sobie znaleźć wymówki, tylko po prostu zwykłe podróby. Swoją drogą, rozmiar jest ok. Widziałem pojedyncze paczki jakby Pokémon Card za 3 zł i tam tamte karty były mniejsze. Wiecie, były mniejsze. No takie mamy alt arty, nie? Pseudo alt arty. Dobra, to jest tak wszystko śmietnik, wszystko będzie wywalone. No to pucha, to jest pucha. Teraz otwórzmy sobie o kurde, ile kart, patrzcie, tutaj nawet do boosterka nie wsadzili, chociaż tam też nie. Moje PSA 15 się nie będzie pasować. Dobra, o, do kosza. O kurcz, alolański Executor jeszcze z czasów Crimson Invasion. Naprawdę Crimsona ktoś podrabiał? Ale się świeci, ło. Podrzemy, zobaczymy, da, co my tu mamy, tu jest... Brilliant Stars, to jest Brilliant Stars. Lumineon, Altar, tu Ariados, Trainers Gallery. Shymin Full Art, Zekrom, Trainers Gallery. Kingler, VMAX. Wszystko zwykłe na druki. Charizard! Trafiliśmy Charizarda! Chcecie prawdziwego Charizarda, to jest odcinek. Simisear. U Urshifu, Trainers Galery, Arceus Vista. Oczywiście wszystkie te karty trafią do sklepu, tak, tak, tak. Professor Research. Powiem, że dobra, te full arty są tam do śmieci, ale ten research, dopóki się nie weźmie w rękę, to nawet na kamerze on nie wygląda źle. W sensie widać, że jest jakość niższa. Jak się na kamerze tego nie widać, ale jak się weźmie kartę do ręki, to widać wyraźnie, że ten druk jest po prostu gorszy i papier jest po prostu beznadziejny, jest cienki. To są gówna. To co my tu mamy? Świecił się Executor, pełno altartów. Po prostu no to jest generator pieniędzy, nie? Po prostu otwieracie takiego boksa, idziecie na Card Market i sru. Wszystko sprzedajecie. Wszyściuteńko. O matko jedyna. Osoby, które kupują nad morzem, czy tam w górach takie rzeczy na targowisku, pomyślcie, jakim cudem ten pan na targowisku sprzedaje puszkę za 20 zł, gdzie w środku są karty za ile? Ten Charizard jest po co? 100 euro? Naprawdę. Zamazenta, świecąca się. Dobra, zobaczymy, jak wyglądają te, kogo by tu sobie wziąć. Alolana Executora, bo on jest najbardziej taki. O, tu widać folię. O. Gdzie? Naklejona jest na folii. Tak to wygląda, nie? Ale zrobię, poświęcę się dla was. Podżyjmy tego Liliganta.
Chociaż może nie, Liliganta nie zobaczy co. Zobaczy, która karta nie schodzi kompletnie. Niech w naszej pamięci zawsze pozostanie ten Galarian Surfaced, którego podrzemy i porównamy. O, ale zupełnie inaczej. Widzicie taką... taką... ciemną warstwę tutaj? To jest właśnie dowód na to, że ta karta jest wielowarstwowa i jest oryginalna. Widać po blasku, widać, że to jest zupełnie co innego niż to gówno. I jak podrzemy, no to też widzimy, że ups, że w środku jest zupełnie czymś innym. Ten Surfaced i tak już nie grał, stara promka, ale poświęciliśmy go, żeby pokazać wam, że to jest tutaj chłam. Że to jest chłam. Ojej, tu mam nawet jeszcze plastikowe pudełko. Plastikowe, połamane pudełeczko swoją drogą. O, matko jedyna! Based Charizard! Based Charizard! O, jacie. Tego się nie spodziewaliśmy. To jest... Nie wiem, co teraz położyć na górę. Chyba to. Chyba to. To będzie dobre ujęcie. Dobra. Mamy Samurota, Full Art. O, i teraz nam maszyna pozamieniała Vespiquen, Ponyta, Cleaver powtórka, Hisuian Liligant Full Art, był Full Art, powtórka, ojej, kolejny Shadow, ej, no powtórka tego, no wiecie co, bo masną powtórka, co to ma być, Hisuian Liligant znowu taki sam, co, o matko, nie dziwne, że te karty są takie tanie, jak one się tak często trafiają. Naprawdę. To jest straszne. Koniec. Szczerze, między tym gównem za 25 zł, a chyba tym takim pudełkowym za 8, nie ma absolutnie żadnej różnicy. Serio. Pomijając, że to jest syf, którego się nie powinno kupować, to nawet w środku liczba kart jest chyba podobna, jakoś te kubki były jakieś takie. Tylko pudełeczko z innej, co za ten plastik się płaci, więc oj. Aha, okej. Masakra. Dobra. Do śmieci. Masakra. I takich tego typu kart jest na naszych grupkach bardzo, bardzo dużo. Charizardów nie widziałem, ale widziałem pełno właśnie altartów, jakichś właśnie tego typu kart lekko się świecących. Jeszcze są takie złote karty, tak? Złote karty, że cała karta jest złota oprócz obrazka. Część jest papierowych, część była metalowych. Co tam jeszcze było na tych targowiskach? Chyba sobie nie przypomnę, ale ogólnie tego typu gówna było pełno. Tak więc, no mam nadzieję, że dla każdego, który ma kapkę rozumu, no, będzie widział różnicę między kartami oryginalnymi a podróbkami, bo no jak nie widzieć tutaj, tak, jak nie widzieć, że to są podróbki, to w ogóle jest ostry jest ten papier, cienki, taki nieprzyjemny w dotyku. A co do pudełek, wszystkie oficjalne produkty Pokémon możecie znaleźć na Pokémon.com, możecie wpisać w Google nazwy, to są zawsze booster boxy, elite trainer boxy. No, nie wiem, co wam doradzić. Rozumiem, że tam wuja z ciotką, babcia z dziadkiem są na wakacjach, wnuczek lubi Pokémony i im kupi. Ale no niestety nie kupujcie tego. Mimo wszystko nie kupujcie, bo to są podróbki, zarabiają niewłaściwi ludzie. Ech. No i potem jest dużo syfu na rynku i na grupkach. No sam koniec, patrzcie, co kupiłem jeszcze. Za 12 zł Pokémon Go klocki Lego. Nie jest napisane, że to jest klocki Lego, tylko Pokémon Go klocki. Było kilka różnych. Widziałem Mewtwo, ale Mewtwo był dziwny. Gengar był. Bulbazaura mogłem wziąć, ale nie wziąłem. No wziąłem Eevee. Otwórzmy. Zobaczymy, co to jest. Klocuszki. Tutaj mamy karta Mewtwo. Letality Attack Power Fighting. Ciekawe, czym się Attack Power Fighting różni. Tutaj jest nie wiem co. A, stojak to jest, tak? Stojak i... naklejeczki.
Naklejeczki to chyba na ten stojak, co? Czekajcie. Okej. Okay. I teraz... No. Perfekto. Ale to, żem zrobił. I teraz tego pokebola jeszcze muszę odkleić. O, dobra. Dobra, okej, okay, jest. I tu mamy Lego, Poke Lego. Klocki Pokemon Go. Klocki Pokemon Go, dobra. Nie wiem, jaka jest instrukcja, ale myślę, że sobie poradzimy jakoś. Chyba sobie poradzimy, kurczę, nie wiem, to trudne jest. A czekaj, to wywalę, żebym teraz czegoś nie zgubił. Ten jest pewnie tu. A tu się kręci, o kurka, ty, to może być dobre nawet. I teraz mamy... Jak ten Eevee stoi? On tu ma głowę. To może zacznijmy od głowy. Nie, on powinien mieć ryjek. To jest ryjek. O. No, kamera. Ej, ogarniaj. O, ryjek. Poke Eevee ryjek. Dobra. Tak jest na pudełku, nie? Czy, bo ja to pudełko dołożyłem. Dobra, tu. Potem jest łeb. Łeb jest tutaj. Dobra, teraz weźmy ogon. A, bo to jest ogon i cielszko. I teraz które jest które? Chyba nie ma znaczenia, nie? Tu jest końcówka. Tu jest początek ogona. Okej. Okay. To jest tu. Jak ja mam to teraz połączyć? No jest tylko z przodu taki? Co mi zostało? Co mi zostało? Zostało mi to, jeden taki, a tu są drugi, jest jeszcze, a to płaski. Bo te klocki są jakoś... Oj, to wchodzi? Wchodzi. Kulki są dookoła. To complicated very much. Ja powiem wam, że to będzie najlepsza zabawka zaraz. Dobra, to ten będzie tu, ten będzie tu. Teraz jest, o, zobaczcie, i mamy... I teraz to chyba są nogi, no bo nic więcej nie zostało. Ale on nie ma białych nóg, nie? Eevee ma brązowe, nawet na obrazku. A dalej białe. O co, myślicie, że jak wyślę maila, to mi przyślą dobre klocki? O i teraz... Tadam! On jest... Ten Eevee jest lepszy niż to wszystko. A ile to zapłaciłem? 12 zł. Można mieć je wszystkie... Ile ich jest? 5, 8. No to za prawie stówkę można mieć wszystkie. Ale inne klocki, widzicie? Brązowe nogi ma, a mój ma białe. Może mój jest shiny. Tylko nogi ma shiny. To se postawię tutaj z przodu. Będziemy otwierać, większe openingi robić, to będzie nasz Eevee. On jest śmieszny. Znaczy, nie polecam kupować podróbek. Nie wiem, czy są klocki Lego Pokémon. Jakieś tam klocki są, nie? Ale nie takie. Ale takie do heheszkowania może być. To losujemy, co tutaj jest? The Magic chyba jakiś, nie? Uwaga! I wylosowaliśmy Pikachu. A tu jest strzałka. Myślałem, że tu. 20. Najgorszy. Nie, prawie najgorszy. Bulbadał najgorszy. Co to za rozdzierstwo? To Gepi najlepszy. Patrzcie, Clefairy. Shiny. Dobra, tyle na dzisiaj. Nie kupujcie podróbek, bo nie warto. Na razie.